Ogromne transfery wywołały wiele kontrowersji wśród kibiców, jak i dziennikarzy. Trener Tomasz Kopawryk został postawiony pod ogniem pytań, a już niedługo czeka go finalny test po zimowym oknie transferowym. Mecz z Realem Sociedad w Lidze Europejskiej. Oj, będzie się działo. Szybko, tanio i bezpiecznie kupić końce, koniecznie sprawdźcie nowe źródło. Link w opisie. Foodcoins.pl. Płatność przelewem, PaySafe Cardem i SMS-em oraz liczne konkursy na fanpage'u. Zapraszam. O kurwa! Siemanko z tej strony, Nexium, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z Kariery Lechem Poznań. Oczywiście jest to przygoda trenera Tomasza Kopawryka i pierwszy sezon w tym poznańskim klubie. No jak widzieliście, miesiąc naprawdę szykuje się ognisty. Najpierw spotkanie z Krakowią, później z Podbeskidziem. Znowu, Real Sociedad, Legia i znowu Real Sociedad, naprawdę gorąco tutaj. Wcześniej, jeżeli chcieliście zobaczyć, to mogliście sobie zapauzować i mogliście zobaczyć losowania Ligi Europejskiej, Ligi Mistrzów. No w Lidze Mistrzów powiem wam, że naprawdę się dosyć konkretnie działo. Tam widziałem pary takie jak na przykład Chelsea, Bayern czy Real, Arsenal. To są chyba te dwie najciekawsze pary, no naprawdę konkretne. No tutaj Buric nas poprosił o przedłużenie kontraktu, ale problem był taki, iż już nam brakowało trochę pieniędzy na kontrakty. No tutaj szczerze wam powiem, przepraszam, telefon mi się odezwał. No, że przyznaję się, za Grysickiego przepłaciłem, ale że tak to określę, uległem chwili, dlatego wolę sobie karierę nagrywać z dogrywanym komentarzem. Wiecie, że wiem, że niektórym z wam się bardziej podoba, gdy mówię na żywo, ale wtedy mogę ulegać chwili, mogę ulegać emocjom, a tak teraz mogę sobie na spokojnie wszystko przeanalizować, powiedzieć, przemyśleć wtedy, jak gram sam ze sobą, tak na dobrą sprawę, nie muszę się stresować mówieniem. No i jak dla mnie jest to oczywiście wygodniejsze, mam nadzieję, że w takiej formie, w jakiej to dla was przygotowuję, jest również to dla was do przyjęcia. Ale nie przedłużając, przejdźmy sobie do pierwszego spotkania z Krakowią. Tutaj już mamy akcję w 33 minucie i strasznie brutalne wejście obrońcy w Munira. No naprawdę, jak dla mnie powinna być tutaj ewidentnie czerwona kartka, jest to faul w 34 minucie od tyłu na nogi na zawodnika bez piłki w polu karnym. No jak dla mnie tutaj powinna być ewidentna czerwona kartka, no ale sędzia jak widać postanowił inaczej. No to jeszcze popatrzcie na to. Na to w powtórce. No, Munir jeszcze nie miał piłki, a zawodnik Krakowi już wykonał ścisk. No, mimo iż Krakowia i Legia to są dwa kluby, które mają między sobą przyjaźnie, nie mają między sobą kosy. Tak samo z grupami kibicowskimi. No, tutaj jak widać zawodnicy chcieli grać ostro, no to my stwierdziliśmy, no to dobra, my w takim razie też gramy. Jeżeli wy chcieliście połamać nogi Munirowi, no to my też pokażemy, że umiemy grać twardo i będziemy tak grać przez resztę meczu. A w 37 minucie Munir zdobywa swoją 12. bramkę w Ekstraklasie i prowadzimy już 1-0. Tutaj jak widzicie, Lovrencic świetnie przeprowadził piłkę, wykorzystał swoje tempo i Lovrencic podaje piłkę do Munira, Munir strzela raz, drugi i jakimś cudem piłka znalazła drogę do siatki, tak do końca sam nie wiem, w jaki sposób to się stało. Tutaj na powtórce można to będzie dokładniej przeanalizować. No jak widać, tym razem pomocnik Krakowi całkowicie zawalił, cała wina poszła na niego, no i niestety zdobywa on bramkę samobójczą. No i tym sposobem po 45 minutach prowadzimy już 2-0 po naszym, tak na dobrą sprawę, po naszych dwóch strzałach, z czego jeden nie był nasz. No ale ja już tego nie będę komentował, jak prowadzimy, to ja nie mam co narzekać. Tym razem Stilić, no i byłem pewny, że Stilić tutaj uderzy finezyjnie prostą bramkę, tymczasem strzelił praktycznie 2 metry obok bramki, no ale no mniejsza z tym. Stilić tak czy siak gra bardzo dobrze, gra wybornie, jest praktycznie obecny w każdym ataku, ile jest na boisku. No i tym razem Semri Stilić indywidualny atak przedryblował zawodnika świetnym zwodem, no a później wszedł w pole karne niczym rozgrzany, nóż prosto w masło i umieścił piłkę w siatce po potężnym strzale. No bramka Szakowi był bez szans, śledźmy jeszcze raz tą akcję na powtórce. Naprawdę coś przepięknego, może, owszem, mógł i oddać do Lovrencicia, ale Semir Stilić postanowił to sam wykończyć, zdobyć swoją 6. bramkę w Ekstraklasie. Naprawdę jest nieźle, 65. minuta. No i tym razem nie poniosły nerwy, tak jak powiedziałem wcześniej, że będziemy grać ostro, co tutaj aż za bardzo i Wołąkiewicz niestety, tak jest, zgarnia coś, co moim zdaniem powinien wcześniej zgarnąć obrońca Krakowi. No tutaj sędzia moim zdaniem trochę zawinił, no ale nie będę już tutaj nic komentował. 69 minuta, no i niestety w 69 minucie, w tej magicznej minucie, bramkę zdobywa Krakowia, no a to zwiastuje tylko i wyłącznie jedno, że będzie walka do końca. 3-1, no i tutaj mamy akcję w 71 minucie, całkowicie Dąbrowski zgubił naszą obronę, tutaj szukała, próbowała coś walczyć, w ogóle szukała, powiem wam, że naprawdę bardzo dobrze się spisywała w tym spotkaniu, szukała, wykonuje ślizg z poświęceniem, ostatecznie piłka wyleciała poza pole karne, byłem już tutaj spokojny, no ale niestety Sisej wykonał ślizg, przepraszam, wykonał ślizg, poślizgnął się Sisej, to się zdarza, no i takie zachowanie zakończyło się bramką na 3-2 dla Krakowi. Krakowia załapała kontakt z nami w 74 minucie. No i w tym momencie naprawdę
Nóż przy gardle już miałem, się przestraszyłem, no ale na nasze szczęście udało się nam ten wynik doprowadzić do końca. No i takim stanem meczu zakończyło się to spotkanie 3-2, kolejne 3 punkty na koncie klubu z Poznania. Tomasz Kopawry jak najbardziej zadowolony, powiększamy swoją prawie już 10-punktową przewagę nad Legią Warszawa, która jest druga w tabeli. No i nie pozostaje nam nic innego jak tylko się cieszyć. Chwila, tutaj chciałem zmienić numerek Szukale na taki, jaki ma reprezentacji, czyli czwórkę, bo się przyzwyczaiłem do Szukały z czwórką na plecach, więc postanowiłem mu zmienić. Tutaj jak widzicie, wszedłem sobie w ranking zespołu i co ciekawe, Munir był już zaledwie na 7 pozycji, a na pierwszej był Stylić. I szczerze wam powiem, że chyba to jest akurat prawda. Stylić jak najbardziej zasługuje na tą pierwszą lokatę. Przyjrzałem sobie również potencjalne stanowiska menedżerów. Są aż 4 kluby z drugiej ligi angielskiej. Naprawdę ciekawe oferty, m.in. Norwich, Middlesbrough czy Bolton. Ciekawe, no i też Lechia Gdańsk szuka nowego trenera, no ale jak Lechia jest praktycznie na pozycji spadkowej, no to nie ma co się dziwić. Tutaj cały czas szukałem sobie opcji edytowania zawodnika, w końcu ją znalazłem. Chciałem mianowicie zmienić koszulkę i strój Szukale, bo mnie troszkę raziło po oczach to, jak Szukała miał wciągniętą koszulkę w spodnie. Nie lubię, szczerze powiedziawszy, tego wyglądu, jak piłkarz, który jest tym bardziej przypakowany, tak jak jest Szukała, ma koszulkę w spodniach, tak jak dla mnie to wygląda po prostu komicznie. No ale dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przejść do spotkania z Podbeskidziem. Tym razem mecz na wyjeździe, więc będzie zdecydowanie trudniej. Tym razem, że tak jak już wcześniej mówiłem, gramy na klasie światowej, zawodowca już całkowicie odsunęliśmy i na klasie światowej powiem wam szczerze, że bawię się dużo lepiej, bo czuję, że przeciwnik też walczy i nie mam dużo większą satysfakcję po wygranym spotkaniu. Na tutaj mamy akcję w 19 minucie i nasza obrona się przewróciła samą siebie, a to się zakończyło przepiękną bramką Iwańskiego. No spójrzcie na to, golasso. Ja na moich notatkach mam zapisane po prostu Dame i takie ogromne po prostu zdziwienie, no naprawdę, gol. No miód malina, no popatrzcie na to, przepiękna piłka spadająca prosto w okno. Buric był bez szans, naprawdę. No aż zostawiłem powtórki. Bramka naprawdę przepiękna. Szacunek, bo Podbeskidzie zdobyło przepiękną bramkę. I Maciej Iwański, kapitan Podbeskidzia, pokazał innym zawodnikom, jak należy strzelać. My też mieliśmy swoją szansę w 45 minucie. Elton uderza w słupek, a później Munir miał szansę na pustą bramkę i przelobował piłkę nad poprzeczką. No i niestety dalej jeden zrada naszego przeciwnika po 45 minutach, chociaż jak widać po pierwszej połowie również mieliśmy swoje szanse, no których niestety, jak zawsze zresztą, nie wykorzystaliśmy. Tymczasem w 58 minucie swój debiut zaliczył Grosicki. Tutaj mamy akcję od Drewniaka, który podaje do Stylicia. Stylic znajduje Magellana, który również się przed 7 minutami pojawił na boisku. I Magellan, i potężnym strzałem Magellan prosto w okno umieszcza piłkę w siatce. I tak jest, junior, który jak zdobywa bramkę, naprawdę najbardziej się chyba cieszy, gdy Magellan zdobywa bramki, bo jest to zawodnik, który się ewidentnie tylko i wyłącznie rozwija w naszej drużynie. Zawodnik, którego znalazł dla nas scout, który po prostu pokazuje swój talent przy każdej możliwej okazji. Tutaj przepiękne uderzenie, no może z tym okienkiem przygiełem, ale naprawdę bardzo mocny i precyzyjny strzał. I Fabio Magellan daje nam ten remis w 67 minucie. I takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, jak widzicie, w 95 minucie. Oczywiście 5 minut doliczone, sędzia odgwizdał. No i jeden punkt dalej bez przegranej, jestem jak najbardziej zadowolony, bo nie przegraliśmy tego spotkania, a jeden punkt na wyjeździe z Podbeskidziem to również jest dobry wynik. Chociaż szczerze wam powiem, że po statystykach widać, że mieliśmy większe parcie na bramkę przeciwnika, aniżeli Podbeskidzie na naszą. No i teraz przyszedł czas na mecz, który naprawdę zadecyduje, czy te transfery miały chociaż jakikolwiek sens. Czy to w ogóle miało jakikolwiek sens wzmacniać naszą drużynę w zimowym oknie transferowym, robić tak wielkie rotacje, przepłacać za Grosickiego, ściągać Szukałę do siebie, wypożyczać Olkowskiego. No zaraz się przekonamy, tutaj jeszcze drobna rotacja w składzie na środek DM Eltona, który mi się gra naprawdę bardzo dobrze. Stwierdziłem, że Stylić musi chwilę odpocząć, wejdzie sobie po prostu w trakcie spotkania i rozpoczynamy sobie ten najważniejszy jak na razie dotychczas mecz, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż mecz w przyszłym odcinku również będzie bardzo elektryzujący, ponieważ derby T-Mobile Ekstraklasy z Legią Warszawa to również ważne spotkanie. Ale przejdźmy teraz do tego, co jest w tym momencie na naszych ekranach. Przejdźmy sobie do jedenastki Lecha Poznań. Na bramce Gostomski, oczywiście bramkarz, który jest zawsze w lidze europejskiej. Później Douglas, Kamiński, Wąkiewicz, Olkowski, Gulon, Drewniak, Keita, Elton, Grosicki. No i na ataku nie kto inny jak Munir. Grosicki również zaliczył swój debiut od pierwszych minut w lidze europejskiej. Jest to również jego pierwszy mecz, w którym gra od pierwszej minuty. No więc zobaczymy, jak się ten zawodnik spisze, ale zobaczmy sobie na jedenastkę Realu Sociedad. Tutaj mamy Ruliego, Della Belle, Martineza, Gonzaleza, Martineza po raz drugi, Pardo, Bengare, Zurutuze, Vele, Castro. No i na ataku mieliśmy zawodnika, którego niestety nie zdążyłem przeczytać, musicie mi wybaczyć. No ale jak się patrzy, przepraszam, to był Aguirre, przepraszam, tak czy siak bym nie przeczytał jego nazwiska. Ligi Hiszpańskiej nie oglądam tak systematycznie, więc musicie mi wybaczyć. No jak się patrzy na takie nazwiska jak Carlos Vela, to po prostu szacunek sam po prostu rośnie. Tak samo jak wcześniej graliśmy z Fiorentiną i patrzyliśmy Cuadrado, Gomez. Naprawdę z takimi drużynami, gdy Lech gra na wyrównanym poziomie, to już naprawdę trzeba czuć szacunek do Tomasza Kopawreja, bo zrobił z Lecha naprawdę klasową drużynę, a to dopiero jest zimowe okno transferowe po
po pierwszym sezonie, tak na dobrą sprawę, przepraszam, w trakcie pierwszego sezonu. No a popatrzcie na to, nasza taktyka na ten zespół, czyli defensywny tryb od pierwszej minuty i gra z kontry się sprawdziła idealnie w 37 minucie, gdzie Munir czekał na to kluczowe podanie, a Gulon zaliczył kluczowe podanie i asystę i podał mu przepiękną piłkę i Hiszpan zdobywa swoją kolejną bramkę w barwach Lecha Poznań i kolejną bramkę w Eurolidze, a konkretnie jest to 7 bramka. No i w 45 minucie mieliśmy tym razem akcję naszego przeciwnika. Pardo bardzo mocno uderzył, no ale na nasze szczęście obok bramki. Jak widać po statystykach tego spotkania, jakimś cudem to my przeważaliśmy, to my mieliśmy więcej okazji i udało się nam zdobyć tą bramkę i wprowadziliśmy 1-0, no ale niestety w 62 minucie Granero całkowicie wyprowadził naszą obronę w pole, później podał do napastnika Realu Sociedad, a ten już zdobył w 63 minucie bramkę, no i niestety 1-1 i w tym momencie jesteśmy naprawdę w trudnej sytuacji, ponieważ Real Sociedad zdobył bramkę na wyjeździe, więc w razie ewentualnego remisu, jeżeli się ten mecz zakończy remisem 2-2 bądź 1-1 bądź 3-3, no to naprawdę w dużo, dużo lepszej sytuacji będzie Real Sociedad przy rewanżu. No a tutaj spójrzcie na tą akcję Realu Sociedad w 74 minucie. Mamy dośrodkowanie i piłka nieuchronnie zmierzała do bramki, ale jakimś cudem udało się nam ją uratować. Tutaj Grosicki próbował podania prostopadłego, nie wyszło mu, no ale na szczęście tutaj podanie do Olkowskiego. Olkowski mógł podać do Hamalainen, przepraszam, do Hamalainena, pomyliłem się, do Munira. Mógł oddać do Eltona, ale zadecydował Olkowski, że sam prowadzi tę akcję i spójrzcie na to. Olkowski już w polu karnym, przedarł się przez trzech obrońców. Olkowski i Olkowski wykończył tę akcję i w 79 minucie prowadzimy 2-1 z Realem Sociedad. Naprawdę, no coś niesamowitego. Ten obrońca przyprowadził kontrę idealną. Nasz zespół taką taktykę przeprowadza od bardzo dawnych czasów. Naprawdę tym razem widać po prostu 100% skuteczność tej techniki. Olkowski przeprowadził indywidualną kontrę w niesamowity sposób. Piłka do szybkiego zawodnika na skrzydle, który omija sprawnie dwóch obrońców, a później precyzyjnym strzałem pokonuje bramkarza i w 79 minucie prowadziliśmy 2-1 i udało się nam ten wynik doprowadzić do końca spotkania. Naprawdę, no z tych punktów, z tej wygranej się cieszyłem jak z żadnej innej w tym odcinku. A ja się z wami żegnam, nie zapomnijcie o łapce w górze, bo już w kolejnym odcinku czeka nas elektryzujące spotkanie z Legią. Ja się z wami żegnam, zapraszam was na krótkie podsumowanie odcinka. No i na razie, cześć! Trener Tomasz Kopawry śmiało wypowiedział się na konferencji prasowej, iż jest niesamowicie zadowolony z debiutu Olkowskiego w Lidze Europejskiej. Uratował na dobrą sprawę tyłek naszej drużynie. A już w kolejnym odcinku czeka nas elektryzujące spotkanie z Legią Warszawa. Trybuny, żylety już są rozgrzane.